Gminna inauguracja roku szkolnego 2024-2025 odbyła się w Szkole Podstawowej nr 4 imienia Królowej Jadwigi. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz powitaniem przez dyrektorkę szkoły Małgorzatę Żuchowską zaproszonych gości. W okolicznościowym przemówieniu burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wskazał na zaangażowanie w pracę i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. Dzieci, bo wy jesteście podmiotem, dla których przedszkola, szkoły są budowane. Wy jesteście tą solą tej ziemi. Bez was te placówki nie miałyby żadnego sensu. Te mury bez zawartości byłyby niczym. Wy stanowicie o tym, że te obiekty się rozwijają, że nauczyciele swoje umiejętności, swoje kwalifikacje podnoszą stale po to, aby w sposób nowoczesny i przystępny przekazywać wam wiedzę. Wiemy, że jesteśmy w takich czasach, w których niestety zauważalny jest trend, żeby coraz mniej wymagać od siebie, coraz mniej wymagać od innych, ale myślę, że prawdziwa wartość nauczyciela, takiego mistrza, takiego mentora, który jest w stanie zainteresować swojego podopiecznego, zaradzić mu pasjami do nauki, czy to matematyki, czy języka polskiego, czy biologii, czy innych artystycznych zawodów, jest to, żeby właśnie nauczyć wymagać od siebie, choćby inni od nas nie wymagali. To jest bardzo ważne. W dalszej części tej szkolnej uroczystości przedstawiciele władz wręczyli dwa akty powierzenia stanowisk dyrektorom szkół. Marlenie Karaś, dyrektorce Szkoły Podstawowej imienia Wisławy Szymborskiej w Sieńcu oraz Ewie Panek, dyrektorce Szkoły Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie. Ponadto 9 nauczycielom pracującym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wieluń wręczono akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. W naszej szkole o wiele więcej uczniów niż w tamtym roku, 3 oddziały więcej, łącznie 25 i 580 uczniów, ponieważ tylko jedna klasa ósma opuściła nasze szeregi. Tak to wygląda. Pozostajemy przy starym ramowym planie nauczania, ale też jeżeli chodzi o rzeczy dodatkowe, rozkwita sport, wraca piłka ręczna, mamy dodatkowe godziny przydzielone od jednostki samorządu terytorialnego. W trakcie inauguracji nowego roku szkolnego wręczono też stypendia burmistrza Wielunia ponad 20 uzdolnionym uczniom z terenu gminy. Nauka w szkole będzie z pewnością doskonałą okazją do rozwoju edukacyjnego i nawiązywania nowych przyjaźni. Uczniowie mają ulubione przedmioty, bardzo cenią sobie również aktywność fizyczną. Z kolei młodzi stypendyści uważają, że najważniejsza jest systematyczność i nauka do egzaminów. Ja się cieszę, że wracam do szkoły, bo znowu mogę się spotykać z przyjaciółmi, ale średnio lubię się uczyć. Ja też się cieszę, bo kolegi dużo i jakby denerwuję się, że do 5 klasy, ale fajnie w szkole jest. Tak, ale nowe wyzwania i dziewczyny jesteście coraz starsze, więc na pewno sobie poradzicie. Mówicie, że fajne przyjaźnie się utworzyły w szkole, tak? Tak. Macie jakiś ulubiony przedmiot? Myślę, że WF jest fajny, bo dużo rzeczy robimy na WF-ie. Różne na przykład zawody też są czasem. Wyścigi. No fajnie jest. Matematyka. WF i matematyka. A powiedz, czy cieszysz się, że rozpoczął się nowy rok szkolny? No wiadomo, że było się trudno rozstać z wakacjami, jest, ale z drugiej strony rok szkolny, spotkanie z przyjaciółmi, prawda? Tak, cieszę się i będzie fajnie, bo doszli nowi koledzy i fajnie będzie się z nimi spotkać. Przyszliśmy na rozdanie stypendiów. Tak, w dwójkę po stypendia tutaj przyszliśmy, miało być rozdanie, zaraz się rozpocznie. Czyli jak rozumiem, odbieracie nagrodę za bardzo sumienną pracę, prawda? Jak najbardziej. Teraz zaczął się nowy okres w waszym życiu, bo liceum. Z jakim nastawieniem idziecie, czego się spodziewacie? Że będzie fajnie. Ja się spodziewam nowych znajomości, ciężkiej na pewno nauki, ale będzie warto. Jaki profil wybraliście? Medyczny, biochem. Odważnie. Również biochem. Medyczne. Dwójkę się wybraliśmy. Czyli będziecie kontynuować waszą przyjaźń na kolejnym etapie, tak? Tak jest.
A co słychać w samej czwórce? W minionym roku szkolnym udało się placówce zrealizować wszystkie zamierzone cele inwestycyjne. My już wykonaliśmy pewne inwestycje w ciągu, od zimy. Powstał parking dla rowerów, dla naszych uczniów, nowe stojaki, wyremontowaliśmy budynek strzelnicy szkolnej, pomalowaliśmy klatki schodowe. Większych remontów nie było, odnowione oczywiście były też sale lekcyjne. Czekamy na większe inwestycje i w tej sprawie będziemy rozmawiać z Radą Miejską i panem burmistrzem. Marzy nam się elewacja budynku. Uroczystą inaugurację nowego roku szkolnego w gminie Wieluń zakończyła barwna część artystyczna. Po więcej zapraszamy już do Short Pressu.